Waki to miejscowość, która zyskała nowe centrum radości i zabawy. Dzięki staraniom społeczności lokalnej oraz wsparciu władz gminy, uroczy plac zabaw został oficjalnie otwarty. Szanowni Państwo, jest to 15 plac zabaw na terenie naszej gminy. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezesowi, który przeniósł zabawki, bowiem te zabawki były po przedszkolu, które znajdowało się koło Urzędu Gminy w Kościelcu. Te zabawki zostały odnowione i tutaj umiejscowione. Rozmawiałem również tutaj z mieszkańcami, z kołem gospodyń i obiecałem, że będzie również siłownia. Tak? Na początek taka jak na innych placach zabaw, a potem pomyślimy również o rozbudowie wszystkich placów zabaw. Dlaczego akurat Waki? To nie jest przypadkowe, bowiem jeżeli chodzi o Wasze zaangażowanie druhów strażaków, którzy wyremontowali tą świetlicę, pamiętam dokładnie, olbrzymi wkład pracy włożyliście tutaj w tą świetlicę. Poza tym wykupiony został plac zabaw koło remizy, który będzie przeznaczony i myślę, że ja też zaangażuję się tutaj w te kwestie, przeznaczony na boisko i no, po prostu na plac strażacki służący do przygotowania ochotników, druhów do zawodów sportowo-pożarniczych. Ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, chcę tutaj podkreślić rolę koła gospodyń, które co roku angażują się w dożynki nasze gminne. I począwszy od, bo to są najważniejsze rzeczy, wieńca, wykonują zawsze wieniec, przepięknie śpiewają i to jest podstawa, nie mówiąc o pozostałych elementach, zawsze na pierwszym miejscu, bo tak jest. Wiem, że dla Was ten plac zabaw ma ogromne znaczenie i też tutaj słyszałem, że te tuje, które widzimy, to za pieniądze mieszkańców zostały zakupione i to mieszkańcy właśnie przyszli i posadzili je tutaj, aby upiększyć ten plac zabaw za kilka lat. Będzie jeszcze ładniej wyglądał, jak te tuje rosną. Dziękuję Wam bardzo za wszystko. I dziękuję. Będę o Was zawsze pamiętał. Teraz tak, Pani Sołtys, czy ktoś chciałby zabrać głos? Ja może parę słów powiem. Ja bardzo bym chciała tutaj wójtowi podziękować, wszystkim mieszkańcom Straży Pożarnej, przede wszystkim kole gospodyń, właśnie jak tu wójt wspomniał, bo bardzo dużo też pracy dzisiaj włożyły w organizację tego, więc bardzo, bardzo bym dziękuję za tą współpracę, również gminie i mieszkańcom. Także dziękuję bardzo. Ja jako prezes Straży Pożarnej w OSP Waki chciałem podziękować druhom, wszystkim, a przede wszystkim inwestorowi, gminie, Dariuszowi Ostrowskiemu, że nam zrobił taki piękny plac zabaw. Wiadomo, na ten, pomalutku zrobimy to do końca i będzie ten. I proszę mieszkańców, żeby dzieci z tego korzystały i mieszkańcy dbali o ten obiekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I chyba teraz najważniejszy moment, bo nastąpi poświęcenie, zanim dzieci wejdą na plac zabaw, to poproszę naszego księdza proboszcza, dziekana o poświęcenie. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik, dziekan Aleksander Lepczyński. Z pomożeniem naszym imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, módlmy się. Prosimy Cię, Boże, który kierujesz wszystkim przedziwnie, Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę, obowiązki, pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, raz pobłogosławić ten nowy plac zabaw i niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tu przychodzić ze swoimi dziećmi na ten plac zabaw, korzystać z niego, zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienie zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się braterską życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
No tak, będzie. No. Po uroczystym otwarciu obiektu dzieci ochoczo przystąpiły do zabaw. Niech ta kolorowa przestrzeń pełna uśmiechów i radości będzie dla nich źródłem wspomnień i przygód na długie lata.